No dobra, dzisiaj jest wtorek. Którego dzisiaj mamy? Wtorek, któryś tam kwiecień, początek. I pokażę wam, jak to jest ogrzewanie ciepłej wody. Jest taki piecyk na zewnątrz budynku, piecyk gazowy. I w tej chwili właśnie ktoś tam bierze ciepłą wodę i on jest uruchomiony i na zewnątrz sobie wisi. Doprowadzone są przewody miedziane. Tu jest jeden przewód ocieplony, miedziany, z ciepłą wodą, on jest tylko ocieplony, a inne są nieocieplone, bo to jest ciepła woda, zimna woda, a tu jest gaz doprowadzony. No i tak to działa, sobie wisi na powietrzu. I no i tak, tutaj jest taki włącznik, wyłącznik. Jak deszcz pada, to tam chyba się nic nie dzieje, bo wszystko jest szczelnie zakryte, a tu jest wylot spalin. Ciepła, no ciepłe tu leci powietrze. Paliny i tak sobie wisi. Tu są przewody, idą do góry gdzieś tam i rozprowadzenie jest pod sufitem. No a teraz przejdziemy, jeszcze jest sterownik taki w pralni. Idziemy do pralni, jest sterownik ciepłej wody, który pokazuje temperaturę ciepłej wody, którą bierzemy. Czyli tu jest ustawiona temperatura 42 stopnie. Jak chcemy podwyższyć temperaturę, to dajemy 45 stopni, a jak zmniejszyć, to 42. I on steruje temperaturą wody. I to tyle. Żadnego ogrzewania tu nie ma. I tak to wygląda. No to na razie.